Cześć wszystkim dzisiaj na temat tłustego czwartku, praktycznie historia tego tłustego czwartku, a także rekordy, bo niektórzy potrafią zjeść po kilkanaście. Bączku, nawet w ciągu tego dnia, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Wiecie o tym, że nawet tłusty czwartek wypadał w styczniu? Eee, no, dosyć ciekawa sytuacja. Eee, raz wypada w styczniu, raz nawet wypada w marcu, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, filmik. No właśnie, tłusty czwartek w kalendarzu chrześcijańskim, ostatni czwartek przed Wielkim Postem, czyli 52 dni przed wielkanocą, znane także jako zapusty. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni dzień karnawału w Polsce oraz katolickiej części Niemiec. Wedle tradycji w tym dniu dozwolone jest obiadanie się. No wiemy, że no pączki są bardzo kaloryczne, tak? Mówi się, że taki pączek ma kilkaset kalorii, no i nie za bardzo są też takie zdrowe, tak? Ze słodyczy, są inne słodycze, które rzeczywiście są bardziej zdrowe, no ale to jest taka tradycja, praktycznie w całej Polsce sieje te, te pączki. Ponieważ data Tłustego Czwartku zależy od daty Wielkanocy, dzień ten jest świętem ruchomym. Następny czwartek jest czwartkiem po środzie popielcowej i należy do okresu Wielkiego Postu, podczas którego chrześcijanie, ze względów religijnych, pokutnych, jako przygotowanie do świąt Wielkanocy, powinni zachowywać wstrzemięźliwość, jako wyraz umartwiania. umartwienia. No ale wiemy to, że tutaj nie wszyscy praktycznie obchodzą, tak, ten, tą, tutaj, ten post, tak, no to bardzo rzadko dzisiaj już można spotkać rzeczywiście te osoby, które przestrzegają tego postu. Może wypaść tłusty czwartek pomiędzy 29 stycznia a 4 marca, to dosyć bardzo, tak naprawdę, ruchome święto. Najpopularniejsze potrawy to pączki i... Faworki, o czym się na przykład mało mówi, że też w Polsce są dosyć popularne faworki. Ja bardzo lubię, bardzo mi smakują. Natomiast rzeczywiście, no, powszechnie dostępne są w sklepach z zegły pączki. Zwane również w niektórych regionach chrustem lub chruścikami. Tak, chrustem, tak. Dawniej obiadano się pączkami nadziewianymi słoniną, boczkiem i mięsem które obficie zapijano wódką, <laughs> no to nie, to jest tragedia. Dawniej obiadano się pączkiem nadziewanym słoniną, boczkiem i mięsem, które oficie zapijano wódką, no to z, e, od razu praktycznie zgon, tak, nadciśnienie, na, na cholesterol, zawał, e, tego nie polecam nikomu robić, no to jest tragedia. Staropolskie przysłowie mówi, powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła. Według jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka, w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło. No, muszę powiedzieć, że tych przesądów dotyczących szczęścia to jest mnóstwo, tak? Gdyby człowiek wierzył rzeczywiście, że wszystkie te przesądy, no to byłby tylko najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, tak? Czyli trzynastego nie wychodzi z domu, żeby kotci nie przeszedł drogi, tak, nie przychodzić przez próg w domu, chociaż akurat to przejście przez próg, czy witanie się przez próg, to jest bardzo często, tak naprawdę, tutaj stosowane w Polsce, tak? I teraz tak, jak ten tłusty czwartek wypadał w, w, w poszczególnych latach, może nie będę przedstawiał tutaj dokładnie, natomiast warto wspomnieć, że właśnie 2000, w 2008 roku 31 stycznia wypadał tłusty czwartek, tak? 31 stycznia właśnie wypadał tłusty czwartek. Natomiast później z reguły to było w lutym, tak? To było właśnie w lutym, czyli tutaj no bardzo praktycznie tutaj bardzo późno. No w kolejnych latach być może tłusty czwartek będzie właśnie wypadał, będzie wypadał w, w po prostu w marcu. I teraz tak, jeśli chodzi o historia zwyczaju. Geneza Tłustego Czwartku sięga pogaństwa. Był to dzień, w którym świętowano odejście zimy i nadejście wiosny. Ucztowanie opierało się na jedzeniu tłustych potraw, szczególnie mięs oraz piciu wina. A zagryzką stanowiły pączki przygotowane z ciasta chlebowego i nadziewane słoniną. Rzymianie obchodzili w ten sposób raz w roku tzw. Tłusty Dzień. No ale tutaj no to jakie mają podobieństwo praktycznie pączek do chleba z słoniną, tak, no to jest zupełnie wydaje się inny smak, no ale rzeczywiście tak, no troszeczkę został tutaj zmieniony ten przepis można powiedzieć, w, specyf w specyficzny sposób obchodzono tłusty czwartek w Małopolsce, nazywany on był wówczas Combrowym czwartkiem, według legendy nazwa pochodzi od nazwiska żyjącego w XVII wieku krakowskiego burmistrza o nazwisku Comber będącego prawdopodobnie postacią fikcyjną człowieka złego i surowego dla kobiet mających swoje kramy i handlujących na krakowskim rynku. Mówiono, pan Bóg wysoko, a król daleko, e, któż nas zasłoni przed combrem. Umrzeć miał on w tłusty czwartek. W każdą rocznicę śmierci przekupki na targu urządzały więc huczną zabawę i tańce. Podczas zabawy zaczepiały przechodzących tamtędy mężczyzn których zmuszały do tańca lub do oddawania wierzchniej odzieży w zamian za krzywdy, jakie wyrządził Comber. Około XVI wieku w Polsce pojawił się zwyczaj jedzenia pączków w wersji słodkiej. Wyglądały one nadal, nadal nieco inaczej niż obecnie. W środku miały bowiem ukryty mały orzeszek lub migdał. Ten, kto trafił na taki szczęśliwy pączek miał cieszyć się dostatkiem i powodzeniem. No to dosyć ciekawa rzecz że w, środki, w środku był ukryty mały orzeszek lub też migdał, tak? No to jak ktoś nie zauważył tego, to mógł praktycznie tutaj stracić zęby, tak? Mógł, jeżeli na, nagrył tutaj mocno, no to mógł nawet zęby tutaj stracić. I teraz tak, nawiązanie w kulturze. Wiesz Wadysława Broniewskiego, Tłusty Czwartek został napisany nawet, 15 lutego 2007 roku Google umieściło na stronie głównej polskiej wersji wyszukiwarki okazjonalne logo, tzw. Tak doodle, związane z tłustym czwartkiem. Był to pierwszy przypadek modyfikacji znaku graficznego Google dla polskojęzycznych użytkowników tego narzędzia. Na logo zamiast dwóch liter O widoczne były pączki. W następnych latach w tłusty czwartek logo nie było już zmieniane. Czyli można powiedzieć, że dudle w Polsce zostały zapoczątkowane właśnie przez y, Tłusty Czwartek, tak? To z okazji właśnie Tłustego Czwartku zmienił się ten wygląd wyszukiwarki. No dzisiaj wiemy, że no, te dudle, tak? Czyli ten po prostu jak wpisujemy wyszukiwarkę, to najczęściej pojawia się jakiś obraz, grafika, y, która związana z jakimś świętem, rocznicą urodzin albo śmiercią jakiegoś celebryty, aktora, poety, naukowca, tak, i tak by nam przypomina często wydarzenia, które ma miejsce, tak? no, kto z nas tak naprawdę nie klikał w to, jak na przykład wyszukiwał coś w Google się pojawił właśnie, pojawiło się to Dudle, tak, Dudle tak się nazywa, czyli to, to po raz pierwszy dudle został po Polsce zapoczątkowane przez Tłusty Czwartek w 2007 roku, no to dosyć ciekawa, dosyć ciekawa sytuacja, dosyć ciekawa sytuacja. Natomiast tak, no pączki są różnego rodzaju, tak, no bo są pączki tutaj o różnym smaku, jeśli chodzi natomiast o kalorie, to średnio w 100 gramach pączka jest 406 kalorii, tak? 406 kalorii, natomiast taki pączek ma około 60 gram, czyli 244 kalorii kalorie, tak, 244 kalorie. Ja muszę powiedzieć, że nie za bardzo przepadam za pączkiem, nie ma to dla mnie zbyt dużej wartości odżywczej, ale wiadomo, że okazjonalnie się po prostu takie rzeczy je, ze słodyczy wolałbym po prostu coś innego zjeść, natomiast, no, po prostu pączki są też bardzo, tutaj bardzo sycące, tak, no, a już tym bardziej są one niewskazane dla osób, które chcą się odchudzać, chociaż tam jeden dzień, jak zrobią sobie dyspensę, to nic się nie stanie, ale rzeczywiście, Rzeczywiście, po prostu pączki, pączki po prostu są bardzo kaloryczne. Natomiast jeśli chodzi o historię pączki, pączków, to pączki były znane w starożytnym Rzymie spożywane podczas obchodów przełomu zimowo-wiosennego. Początko, początkowo pączki nie były przygotowane na słodko. Słodki pączek jest zapewne zapożyczeniem z kuchni arabskiej. Początkowo również w kuchni polskiej pączki miały postać ciasta ciastandziewanego słoniną spożywanego przy zapustach. Pączki przyrządzane na słodko zaczęły występować w Polsce w XVI wieku. Kulisty kształt pączka pochodzi z XVIII wieku, gdy zaczęto używać do wypieku drożdży. Przez to, ciast przez to ciasto stało się bardziej puszyste. Także taka jest właśnie historia tych pączków. Jest to jedno z najbardziej tradycyjnych ciast polskich, o których pisał Mikołaj Rej w Żywotach Człowieka Poczciwego. Czyli nawet po prostu pączki mają swoje miejsce w literaturze. I teraz przyjęło się, że jeśli ktoś w tłusty czwartek w ogóle nie zje pączka, nie będzie mu się wiodło, w tłusty czwartek statystyczny Polak, Polak zjada 2,5 pączka, a wszyscy Polacy razem w tym czasie zjadają ich prawie 100 milionów. Давний... Przyrządzając pączki nadziewało się niektóre migdałem lub orzechem włoskim. Nie wierzono, że kto ma na taki trafi, będzie mieć w życiu szczęście. No to co mówiłem? Czyli my zajadamy w ciągu w Polsce e, teoretycznie około 100 milionów pączków. Tak, no wiadomo, że to jest średnia, jedni więcej, jedni mniej. E, ja muszę powiedzieć, chyba, że nie zjadłbym nigdy w swoim życiu więcej niż dwa pączki w ciągu dnia, e, albo nawet trzy, tak. Ale naprawdę, no niektórzy to potrafią zjeść ogromne ilości. W pracy, w domu, e, na śniadanie. A nie akurat ten tłusty czwartek. No nie, nie, wiem, nie wiem jak to można, można aż tyle po prostu pączków zjeść, ale rzeczywiście e, można zobaczyć to po kolejkach właśnie w tłusty czwartek, że ludzie mnóstwo kupują do pracy, do szkoły, do domu, do, dla rodziny, także naprawdę tych pączków nie brakuje w tłusty czwartek. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymaj się, cześć.